Słowo stało się ciałem. Bóg stał się człowiekiem. Jezusem z Nazaretu, królem Żydów, zbawicielem świata, panem panów i królem królów. W tym cyklu spotykamy się rodzinnie z wszystkimi, którzy są tu na ziemi kościołem, czyli członkami jego ciała, członkami ciała Chrystusa. I rozmawiamy sobie o tym, jak w życiu naszych braci i sióstr słowo staje się konkretnie ciałem tutaj na ziemi, kiedy Pan w niebie czeka na dzień swojego powrotu. Są rodzinne spotkania, jak powiedziałem, ale dziś mam podwójnie rodzinne spotkanie, ponieważ, kochani, rozmawiam nie tylko z siostrą w Chrystusie, ale z siostrą, która jest moją żoną. Cały świat wstrzymał oddech swój, słysząc twój ostatni krzyk. Wszelki duch zamilkł, widząc cię, kiedy siebie dałeś mi. Powiększ moje serce, niech pomieści więcej. Powiększ moje serce, niech pomieści więcej. Pani dzisiaj Magdalena Błaszkiewicz. Witaj, mężu. Mieliśmy dużo śmiechu przed nagraniem. Tak, to myślę, mamy dobry humor. Myślę, że w ramach zajawki do tej rozmowy, zamiast fragmenty tej rozmowy, to te śmiechy, które tu mieliśmy wcześniej, wrzucimy albo już wrzuciliśmy. I wszyscy to widzą. Zawsze te rozmowy tutaj zaczynam, Madzia, od tego, że przedstawiam ludzi, z którymi rozmawiam. No i ciebie też muszę przedstawić, no bo jak, nie mogę cię przedstawić. Ej, kochani, zapraszamy serdecznie. Oto moja żona. Ponieważ tu jesteś dzisiaj nie jako żona sławnego męża, który nie jest zbyt sławny, nie jako żona Fabiana Błaszkiewicza, tylko dzisiaj jesteś tutaj jako Magdalena Błaszkiewicz. Ja cię przedstawię, a jak będziesz uważała, że należy mnie skorygować, wszystkim gościom to mówię, to mnie skoryguj. Tak. Niemniej, gdybym miał przedstawić oficjalnie ludziom, którzy by nie wiedzieli, jaka jest nasza więź i tak dalej, to bym powiedział: kochani, proszę państwa, oto przed wami Magdalena Błaszkiewicz. Artystka, malarka, plastyczka, graficzka. Szalona, nocna biegaczka, która zakłada uprzęż, na końcu której przywiązana jest opona i która biega po nocy, strasząc wszystkie psy na naszej wsi. Dobra, żartuję. Ale tak jest. Ale tak jest. W każdym razie, artystka, malarka, graficzka, plastyczka. Jest parę rzeczy, które chciałem powiedzieć, ale mi zabroniłaś, że nie mogę się tak przedstawiać. Coś jeszcze powinienem dodać? Mama. Mama! To jest taka ostatnio największa praca i rola, którą mam. Myślę, że to nawet wyprzedza obecnie artystkę i taką ogólnie rzemieślniczkę, twórczynię. Rzemieślniczka jeszcze. Rzemieślniczka, bo też wokół obrazów robię wszystko, czyli oprawiam i uważam, że artysta jest rzemieślnikiem też, bo... Po prostu nie, że artysta jest takim dużym słowem, a rzemieślnik jest może mniejszym słowem, ale oznaczającym to, że... Ale powołanie jest nie mniejsze. Nie mniejsze, tak, prawda. Ale mama. I handlara, jak żeśmy to sobie... O, właśnie! Tak, rozmawialiśmy kiedyś przy stole. O tym zapomniałem. Tak. Handlara. Ty powiedziałeś, że handlara, bo ja się czasem, jak my rozmawiamy sobie, to się śmieję, że jesteś handlara, bo od 20 lat... Artyści zwykle są skupieni, dlatego w ogóle nawet w historii, nie? Artyści są biedni, ponieważ potrafią tworzyć genialne rzeczy, ale potem niespecjalnie potrafią je sprzedawać. Natomiast ty nie tylko, że potrafisz tworzyć rzeczy, ale też potrafisz je sprzedawać, więc rzeczywiście, tak, jak się my śmiejemy, to mówię, że jesteś handlarą, ale normalnie powiedziałbym merchantka, ponieważ nie tylko, że sprzedawałaś
rozmaite swoje dzieła. To już od 20 lat. Właśnie sobie policzyłam ostatnio, że to jest 20 lat. Czyli zaczęłaś, jak miałaś ile lat? 14. 14? No, 14, 15 lat. Właśnie, to, ale dobra, te pierwsze ale rzeczy, które sprzedawałaś, to nie były obrazy. Nie, to zaczęłam od biżuterii robionej ręcznie. Cały proces był po prostu ręczny, tworzenie tej biżuterii, czyli od formy, którą nadawałam tam w glinie czy w jakichś różnych tworzywach poprzez malowanie tej biżuterii. I ja tego nie chciałam przyznać nawet przed samą sobą, że w sumie już w tym wieku sprzedawałam. Nie wiem, czy to jest w ogóle... Bo można w tym wieku pracować, nie? W Polsce. Czy nie? Nikt nie zabrania młodzieży oddawaniu się pasjom rozmaitym, tak? Ale tak, jak sobie tak uświadomiłam, to tak od 14 roku życia sprzedaję. No właśnie, czyli... Ale to ty mi w tym pomogłeś, uświadomienie sobie. Dobra, okej, okay, ale w każdym razie, to, czyli, ale jak mówię merszantka, to nie tylko dlatego, że ty sprzedajesz swoje i sprzedawałaś przez lata swoje dzieła, ale również innym artystom, którzy są genialni, ale nie bardzo wiedzieli, jak dotrzeć do klientów, pomagałaś i pomagasz. Awaria. O! Twojego mikrofonu. Wiem, że nic, nie ruszam się. Jak to jest ogóle? Wynik, udawaczka. Udawaczka, to jest przecież. Ja ci przecież powiedziałeś, że to jest niezniszczone. No właśnie, wiesz, że no to się z tego jest. Nie, zostaw. Dobrze. Ale od którego momentu się coś... 20 sekund. To od razu zareagowałem. Dobrze. Ja podnoszę tutaj. Ja mogę wypiąć kabel. Zapnij to sobie na koszulkę, na dół koszulki. Właśnie. Tutaj. Bo może w spodnie sobie tu wepnę. Albo w spodnie, bo z gitarą, to jest skonstruowany taki klipsik. Musisz go nacisnąć tutaj, tu. Widzisz, klipsik? A, tu naciskam. I sobie przypnij tą koszulkę do dołu. Może być tak? Tak. Nie wiem, to jest. Wszystko gra. Magdalena Boszkiewicz. Ale jesteś intensywny, Boże. Naprawdę, Fabian jest intensywny taki w tym. Co ty? Super. Ja już jestem po prostu... Tak? Super. Genialnie. Okej, okay, tak. Wybaczcie, że wam przerwałem. Nie, nie, spoko. Da się to uciąć to wtedy? Wszystko gra. Tak? Dobra. Od razu jak usłyszałem, to po prostu grałem znacznie. Warszantka. BUM! I się okazało, 12 finałowy rozdział cyklu rozmów, słowo stało się ciałem i okazało się, że nikomu nie udało się rozpiąć niezniszczalnego sprzętu, którym nagrywamy dźwięk, tylko to przez obieganie z oponą. Za dużo siły już nie da. Czyli do tego wszystkiego artystka, dobra, tu i również merszantka. To się tak profesjonalnie nazywa rzeczywiście. Ja bym to nazwała po prostu handlara, że wiesz, umiałam zawsze tam jakoś sprzedać, znaczy nie umiałam, ale... Handlara! No dobra, nie, nazwijmy to merszantka, okej. Okay. Handlara chciałam... to wiesz, to jakbyś na Kazimierz no dobra, na Placu Zdowskiej wiesz, poszła racja, i tam na pewnym targu no dobrze, możliwe. To tak też bym mogła sprzedawać. Pewnie. Myślałam, że tego nie lubię, ale jednak okazało się, że lubię. Również byłam też zawsze zachwycona dziełami innych ludzi. Właśnie zaczynając od biżuterii, po prostu miałam koleżanki, które tworzyły biżuterię inną niż ja, więc jeżeli jeździłam na targi, ponieważ później jak skończyłam szkołę, której nienawidziłam w ogóle, jedyne miłe wspomnienia z tej szkoły to właśnie to, że mogłam sprzedawać swoje rzeczy i że to zostało, że w sensie relacje, które wtedy się zawiązały, to były podczas tej mojej takiej właśnie twórczej drogi w szkole, ponieważ chodziłam do liceum. Po liceum, w sensie w trzeciej klasie liceum w ogóle tak się wiedziałam, że chcę iść w stronę artystyczną i taką samodzielną, czyli również nie zdecydowałam się nie iść na studia, tylko właśnie wybrać taką swoją drogę. Po prostu ty mi również wtedy w sensie w wyborze tego pomogłeś tam przez jedną rozmowę. I spaliłam wszystkie książki, które były po liceum, bo już nie chciałam mieć z tym nic wspólnego i byłam szczęśliwa, że w końcu mogę wyjechać z miasta, zacząć swoją drogę. I również ona była związana z sztuką, z twórczością właśnie, z szeroko pojętym takim tworzeniem i też, no nazwę to sztuką po prostu. Czyli opuściłaś Nowy Sącz, nie tak, dlatego, że nie cierpiałaś Nowego Sącza, nie.
tylko przeniosłaś się do jeszcze bardziej artystycznego miasta, jakim jest Kraków. Tak, przeniosłam się bardzo szybko, od razu po maturze. Wiedziałam właśnie, jak ci wspomniałam, że nie chcę kontynuować nauki nawet poprzez studia, ponieważ wiedziałam, że to no, dla mnie to była strata czasu, by była strata czasu. I wiedziałam, że jestem, że chcę być, mimo to bałam się strasznie wtedy, wiedziałam, że chcę podjąć te kroki właśnie w usamodzielnieniu się takim kompletnym. Bo jednak według mnie niektóre studia po prostu są tylko po to, żeby studiować, a nie po to, żeby się usamodzielnić naprawdę. A ja pragnęłam naprawdę tej samodzielności. Wtedy też założyłam też szybko pierwszą działalność, która mi kiepsko poszła, ale chciałam właśnie sprawdzić samą siebie, czy rzeczywiście się do tego nadaje. No i właśnie w tym czasie też sprzedawałam swoją twórczość oraz innych artystów, ponieważ mi się podobało i te koleżanki, które tworzyły, miały dzieci i na przykład nie miały zawsze czasu, żeby wybrać się tu czy tam na różnego rodzaju targi designersko, takie, no, które prezentowały całą szeroko pojętą twórczość w tamtym czasie. Nie miały czasu się wybrać same, więc proponowałam im zawsze, że chętnie wezmę ich dzieła, ponieważ mi się podobały. I chciałam im pomóc w ten sposób. Widzisz, tu dodałaś jedną rzecz, dość istotną, bo właśnie jak mówisz handlara, to trochę tak brzmi gdzieś, wiesz, taka doraźna sprzedaż jakiegoś dziadostewka gdzieś tam, a ty zaraz w zasadzie po maturze założyłaś swoją firmę. Pół roku po maturze w sumie, bo pierwsze pół roku jeszcze pracowałam na etacie, ale to wiedziałam, że to nie wytrzymało mnie, dla mnie. Pół roku to był, tak. Był etat. Co do twojego uczenia się, no bo w ramach sztuki, malarstwa zwłaszcza, trzeba się rozwijać i to można nie pójść na studia, ale nadal trzeba się uczyć, bo inaczej się niczego sobą nie reprezentuje. I ty się uczyłaś, ale do tego byśmy wrócili. Natomiast o jednym epizodzie jednak ze studiami bym wspomniał, bo mówisz, że nie poszłaś na żadne studia, ale gdy chodzi o biznes, gdy chodzi o prowadzenie firmy, no to akurat studiowałaś. Na specyficznej, ciekawej bardzo uczelni, ale studiowałaś. Co tak, to rzeczywiście to było, znalazłam informację w tamtym czasie, że jest uczelnia, która naprawdę jest bardzo ciekawa oraz oferuje prawdziwe uczenie się. To była szkoła Asbiro. W tamtym czasie jeszcze taka rozwijająca się, teraz myślę, że już tak odnosząca duże sukcesy oraz wspierająca przedsiębiorców młodych. Ale mi to wtedy się bardzo spodobało, ponieważ wykładowcami, to były wykłady takie weekendowe, w sensie to był tak naprawdę kurs wtedy, ta szkoła oferowała kursy oraz jeszcze takie studia innego typu, nie pamiętam teraz, nie chcę przekręcić nazwy. I to mnie przekonało, ponieważ wykładali tam przedsiębiorcy, były spotkania z przedsiębiorcami, czyli ludźmi, którzy znają życie, wiedzą o życiu, a nie tylko wykładają, czy opowiadają teorie. Oraz też również chciałam poznać inne ciekawe osoby, które zakładają swoje firmy, biznesy, które, to wiadomo, że przedsiębiorca w tym kraju, chyba w każdym innym, jest takim wołem, który ciągnie duży wóz, bo oni po prostu pracują dużo. Przynajmniej tak mi się wydaje. I tak z tego, co słyszałam z historii przedsiębiorców. Madzia, to jak wyglądała historia twojego rozwijania się jako osoby, to do tego możemy wrócić, jak nam starczy czasu. Tak. Dziś. Jak dzisiaj te rozmaite talenty, wiedzę, ale też duchowe doświadczenie składają się na całe twoje życie. Natomiast w tym pierwszym sezonie tych rozmów, ja zasadniczo po przedstawieniu mojego gościa pytam, czy guszczówy? Guszczówy z pytam, no dobrze, ale najpierw, jak to się stało, że jesteś biblijnie wierzącą chrześcijanką czy chrześcijaninem? Bo nikt się kimś takim nie rodzi. Do tego trzeba się na nowo narodzić. Jak to wyglądało w twoim życiu? To było jedno jakieś dramatyczne zdarzenie, po którym już wiedziałaś, że jesteś kimś innym. To był jakiś proces, bo to różnie bywa w życiu i świadectwach tych, z którymi do tej pory tutaj rozmawialiśmy. No wiadomo, wiedziałam, że też o to zahaczyłem, ponieważ to jest ważny, taki podstawowy temat tych wywiadów, czy też tych rozmów rodzinnych. W ogóle to jeszcze nawiążę do tego, że ja się w ogóle nie zgodziłam, jak mi powiedziałeś, że chcesz ze mną pogadać. Ja powiedziałam, nigdy w życiu, w ogóle zapomnij, bo to
żona z mężem to fajnie, a tylko na wizji to niekoniecznie, w sensie na wizji tak przed kamerami. Przed kamerami, tak. I które jeszcze, w sensie to nagranie, że będzie oglądać jeszcze duża rzesza pewnie ludzi. Ale powiedziałam ci, że nigdy w życiu, ale później po refleksji powiedziałam, nie no, że może ja tego nie chcę, tak nie chcę się zgodzić na rozmowę z tobą, ale może to będzie jednak pomocne dla kogoś, więc dlatego się zgodziłam, że jak najbardziej, tylko daj mi 2 miesiące na przygotowanie się. No i to rzeczywiście to się wydarzyło. Jak droga mojej drogi, w sensie jak proces mojej relacji z Bogiem. Myślę, że to, bo historia jest długa, ale to był rzeczywiście proces i zacznę od początku, czyli swojego dzieciństwa, że dla mnie nie było w ogóle mowy, że Boga nie ma i zawsze ten Bóg, mimo że jeszcze początki to nie były takie, jako dziecko nie pamiętam, że chodziliśmy do kościoła, ale pewnie tak było. Więc oczywiście pochodzę z rodziny katolickiej i tylko, że jakby ten katolicyzm nie od początku był. Pochodzisz z takiego regionu dla tych wszystkich, którzy tego może nie wiedzą albo nie do końca rozumieją. Religijnego, z katolickiego. Nawet nie z Nowego Sącza, nawet nie z Limanowej, tylko z Podlimanowej. W sensie, to samtąd pochodzę rzeczywiście z Pisarzowej, Limanowej. To wczesne dzieciństwo, no to było takie sądeckie, góralskie, takie religijne doświadczanie Boga. Dokładnie, religijne doświadczanie Boga. Bo nie wiedziałam, że jest coś innego po prostu. I myślę, że wielu ludzi nie wie, że po prostu zaczyna religijnie od razu, bo nie wiedzą, że jest jakaś inna droga, że w ogóle jest Biblia, że tą Biblię można czytać, że no nie jest prawda, że tylko księża znają Biblię. Bardzo często w ogóle nie znają Biblii właśnie, księża. Ale Bóg był dla mnie zawsze. Tylko wiadomo, w sensie dzieci mają takie proste pojmowanie Boga i to jest właśnie cudowne i uważam, że to jest właściwe często pojmowanie Boga w porównaniu z takim obrzędowo-religijnym jego pojmowaniem oraz rozumieniem właśnie Boga. Więc dla mnie Bóg był zawsze. Później wiadomo, że jak dorastałam, no to zaczęłam się zastanawiać, o co chodzi, czemu tak, a nie inaczej. Zaczęłam sobie stawiać takie proste pytania, na przykład, i to chyba nawet ciebie kiedyś o to zapytałam jeszcze, jak byłeś księdzem, że czy naprawdę święty Paweł chodził, w sensie nosił po pustyni, czy po tych wszystkich miejscach, gdzie był, nosił ze sobą jakiś taki ołtarz przenośny, ubrania takie ładne, te wszystkie kielichy, ponieważ to było takie, no bez... No, tak, skoro był apostołem to oraz tak, i się przedstawia, że apostoł, obecnie się przedstawia, że apostoł pewnie to właśnie robi to czy tamto. No oczywiście, no to on gdzieś to od mszy odprawiał. Ty odpowiedziałeś wtedy, byłeś wtedy jeszcze w kościele. Ja nawet nie pamiętam. Ja to pamiętam właśnie, bo ja zaczęłam wtedy zastanawiać się i mi nie pasowało wiele rzeczy, ale wiadomo, że no, religia była na tyle silna, że jakby te pytania zostawiałam tak bez odpowiedzi, ale ty mi odpowiedziałeś tak wymijająco, że nie, wtedy w ogóle było na pewno inaczej, na pewno mieli na kamieniach te msze odprawiali, albo nosili sobie jakieś tam ze sobą, że nie, Kościół się zmienia, ewoluuje i tak dalej. No ale wiadomo, no wtedy nie dokopywałam się głębiej w znajdowanie odpowiedzi. Ale mi nie uwierzyłaś do końca. Nie uwierzyłam ci do końca, chociaż ty tak i byłeś obrońcą wtedy Kościoła katolickiego. I słusznie, no bo, masz, no bo byłeś wtedy. Ale tak było. Tak było, no. Ale już wiedziałeś wtedy, że to nie do końca jest to, o co chodziło Bogu. Że Bóg nie stworzył religii rzymskokatolickiej, tylko człowiek. Natomiast właśnie, kontynuując historię dalej, więc ja mogę swoje nawrócenie i swoje poznanie Boga opisać jako taką, nie wiem, takie, że opadały różne skórki, różne łuski tej religijności katolickiej, aż w końcu po prostu zobaczyłam, że aha, że to po prostu Bóg jest w ogóle gdzieś indziej. Takie może proste, chciałam właśnie przytoczyć takie proste przykłady, może ktoś powie, że no, że zupełnie takie wręcz prostackie, które nakazały mi zacząć myśleć i zadawać sobie pewne pytania. I one również gdzieś tam mają swoje korzenie w młodości mojej. Jedną z takich rzeczy, z takich wydarzeń było, i to mnie tak też zaczęło zastanawiać, czemu tak jest, wycieczka do Czech. I tam padał bardzo deszcz i byliśmy grupą zorganizowaną
Ale i taką dziecięcą. Taką dziecięcą, tam nie wiem, gdzieś 12 lat miałam, może nie pamiętam. I zobaczył to jakiś pan, który tam się zlitował nad biednymi dziećmi. Zobaczył grupę dzieci, która stoi w deszczu. I zobaczył, szli na nogach, tak? Tak, szliśmy na nogach, to była właśnie, to było jakieś u podnóża gór. I pan zobaczył grupę dzieci, która idzie w deszczu. No, zmokłe. A akurat no, zaprosił nas do takiej dużej hali. I okazało się, że to jest wytwórnia hostii. Znaczy hostii, nie wiem, czy jak to mogę, czy tak to mogę nazwać, czy tych opłatków, których się używa do rozdawania komunii tak zwanej. Ja wtedy przeżyłam taki szok, że jak w ogóle taki nieładny, jakiś brzydki, brudny pan, w sensie nie mam nic do brzydkich panów, ale po prostu, wiecie, moje wyobrażenie było, że te hostie, takie, że te hostie robią zakonnice w podziemiach albo na jakichś wzgórzach, czyste, nieskalane, jakieś piękne dłonie to nam lepią, a nie jakiś Czech brudny w jakiejś zwykłej... Kochamy Czechów, tak? Kochamy Czechów, ja nie mam nic w ogóle do żadnych ludzi, żadnych jakichś brudnych panów, niech będą robotnikami, ale to było takie zderzenie. No i zobaczyłyśmy, wtedy ja zobaczyłam tą, pokazał nam całą produkcję, no bo stwierdził, że skoro już jesteśmy i ten deszcz pada, skoro te dzieciaki tam przyszły, no to zobaczyłam, jak się produkuje te opłatki. I to był taki szok, ponieważ no były tam, wiecie, takie ścinki po tych hostiach, no i takie kółeczka, te hostie w różnej wielkości w ogóle. I na końcu on mówi, no to teraz musicie sobie kupić tutaj takie hostie z kremem. W sensie taki, ja to nazywam sobie takie, wiecie, hostie z kremem, w sensie te opłatki z kremem, no bo to też sprzedajemy normalnie, więc ja to potem kupiłam oczywiście. Czyli z tych samych opłatków, z których robili hostie i sprzedawali do tak. Polski zapewne głównie. Tak, do Polski, na dokładnie. Robili też ciasteczka. Ciasteczka też robili. takie i wiecie, w sensie. Takie jakby, nawet takie, są takie oblaty chyba, taki oblat, czyli taki bardzo cienkie hostie i pomiędzy nimi taki krem jakiś. I to były duże i małe. Ale ja też kupiłam te małe. No i potem siedziałam i jadłam tego Jezusa z kremem. Ale i później jakby... Chodzi ci o to, że jako dziecko miałeś, że zaraz, no to było zawsze święte, był Jezus, którego trzeba nie wolno gryźć, trzeba uważać. Dokładnie. Ale... A tu dostałaś... Jezusa, ja wiem, że to potem, no ale przecież to bierze potem ksiądz na ten blat, na ołtarz, no i przemienia to, prawda, w ciało Chrystusa. Ale wtedy to było takie pierwsze, jest cała twoja seria, to jest jedno całe nauczanie na temat Bożego ciała, więc tam też odniosę widzów, którzy tego będą słuchać. To był taki pierwszy szok, że ej, ale o co chodzi? Ja sobie to wtedy wytłumaczam, no ale tutaj robi się mąka i robi ten brzydki pan te hostie, a potem piękny ksiądz zamienia to w Jezusa. Ale po prostu to już był taki pierwszy, taki można powiedzieć, taka pierwsza... Wątpliwość, ale też taka pierwsza, taka wielka łuska, która gdzieś tam zaczęła odkrywać prawdę, prawda? Prawda. Że gdzieś tam Bóg mnie przeprowadził do tej prawdy powoli. Drugim takim wydarzeniem, i również chcę o nim właśnie opowiedzieć, nigdy się tym nie dzieliłam, no bo też nigdy nie zaprosiłeś mnie, nie było takiej serii rozmów, ale jak już mam okazję, to chętnie o tym powiem. Drugie takie wydarzenie to było, jak pozowałam jako Matka Boska do obrazu. Nie będę mówić jakby dla jakich artystów, ale jakby ubrali mnie tam w te jakieś tam szaty różne, żebym przypominała tą tak zwaną Matkę Boską, którą się tak przedstawia na obrazach i różnych tam rzeźbach. No, artysta namalował ten obraz. I później właśnie moje przemyślenie było takie, że ale zaraz, przecież... Żeby dla wszystkich, którzy nas tak, słuchają... Tak, zawsze przetłumaczasz artystów. Żeby to było jasne. Ale on namalował taki, cudzysłów, święty obraz do kościoła. Tak. To ja pozowałam... Czyli to ty pozowałaś jako Matka Boska, ale potem naprawdę powstał religijny obraz Matki Boskiej. Myślę, takich jak wiele. Ja myślę, że my go znajdziemy gdzieś w internetach i jak my teraz rozmawiamy, to wstawimy taką wklejkę, żeby go pokazać. Bo powstawało nowe jakieś tam sanktuarium... jakiejś tam Matki Boskiej, tam Królowej Kwiatności. To akurat bym zostawiła to. Ale tak, to był święty obraz. Ale żeby ludzie to zobaczyli. Nie, tak, no bym się to sanktuarium. Tak. Malarz absolutnie wspaniały, najlepszy. Ale i ten obraz też nie do końca z początku wyglądał, no, ale on miał służyć jako obraz kultowy. Tak, jako obraz kultowy, którego się modlą ludzie. Tak. Tak jak myślę, po prostu obraz Matki Boskiej, prawda? Ale tutaj była ta różnica, że ja pozowałam jako ta Matka Boska
I tam był mój wizerunek, więc moje zastanowienie natychmiast było później takie, że ale przecież to do mnie się będą modlić. Co z tego, że ktoś powie, ale to była tylko modelka, natomiast to jest Matka Boska. Więc myślę, ile takich Matek Boskich może być, ile bądź, prawda? I ja wiedziałam, że to jestem ja. I ludzie się, to jest to samo by było, gdyby ktoś wstawił moje zdjęcie, czy nie wiem, twoje zdjęcie, no ale ty nie byłbyś może Matką Boską jakąś. Ale nie zdziwię się, ty jesteś naprawdę w wielu dziedzinach bardzo dobry. I myślisz, że za Matkę Boską? Myślę, że w obecnych czasów, kiedy wiesz... Tak, byłbym Matką Boską Conchitą Wurst. Tak, na przykład. Na przykład. Ale wiedziałam, że dobra, ktoś powie, że no ale tutaj artysta malował, to jest twórczość jakaś taka bardziej uświęcona, jakaś taka uduchowiona i tak dalej, ale nie, po prostu zdjęcie moje również, kogokolwiek innego można wstawić i ludzie się mogą do tego modlić, więc co to za różnica, że to jest jakaś Matka Boska czy ja, więc wiedziałam, że ludzie się do mnie modlą i myślę, no ale ja nie jestem Matką Boską, więc coś tu nie gra. A inna rzecz, że no Matka Boska czym niby... Jaka jest boska, tak? W sensie to też była kobieta i taka sama jak ty, jakakolwiek inna kobieta, to czemu... Nie, jeżeli ty ją zastępujesz, a byłoby dziwne, że ktoś się do ciebie miałby modlić, dlaczego, to czemu miałby się modlić do jakiejś innej kobiety? No dokładnie. Więc to też było takie kolejna taka wielka łuska, która obnażała religię katolicką. Że, tylko wiecie, no, trzeba sobie właśnie... Uważam, że takie pytania, jak się pojawiają w głowie katolików, czy innych ludzi religijnych, czy w ogóle kogokolwiek, kto no właśnie nad czym się zastanawia. Ale katolików, mówię teraz o katolikach, bo to jakoś o nich... Ja uwielbiam wszystkich ludzi i katolików i nie tylko nie lubię tej religijności, która ich wprowadza tam, gdzie Bóg wcale ich nie chce. I tam, gdzie obraz Boga jest w ogóle fałszywy. Natomiast właśnie z tą Matką Boską, bo to jest jednak w naszym kraju taka duża w ogóle rzecz, duża postać. I ludzie tak w to wierzą. Bardzo ja uwielbiam te wykłady twoje na temat kultu maryjnego całego, bo to jest taka ogromna dawka wiedzy oraz takiego światła, że halo, tutaj po prostu coś nie gra. Natomiast w mojej drodze to był taki kolejny element, który no nie mogłam przejść obojętnie obok tego i który obnażał taki fałsz religii katolickiej, a znowu rzucało światło na prawdę. I też tak wtedy, i wiem, że po tym wydarzeniu to w ogóle przestałam chodzić do kościoła. Koniecznie po tym jeszcze, ale to po tych takich dwóch wydarzeniach. Jeszcze wiem, że też chcę, trzecia rzecz jeszcze też chcę o tym powiedzieć i to również z młodości, ponieważ naprawdę ja miałam ogromne pragnienie poznania Boga i myślę, że wielu ludzi ma po prostu, katolików nie tylko, ale naprawdę ja tak pragnęłam po prostu wiedzieć, kim jest ten Bóg i wiedziałam, że On jest. I wiedziałam, że On stworzył świat, dlatego tak myślę, każdy też lubi spędzać czas w naturze, bo tam po prostu widać Boga na jak na dłoni i Jego stworzenie. Ale pamiętam też miałam jakieś chyba 10-12 lat, coś koło tego. I tak wiedziałam, że miałam taki moment, że po prostu tak strasznie chciałam właśnie tego Boga. Tak, Boże, kim Ty jesteś, jaki Ty jesteś i w ogóle gdzie Ty jesteś? No i poszłam do księdza, żeby to było do spowiedzi, czy tam pogadać po prostu po mszy. I mówię, że tak bardzo chcę poznać Boga i ja wiem, że jestem grzesznikiem i że nie, koniecznie, że jestem Adolfem Hitlerem, od razu każdy przytoczył ten przykład, albo jakimś mordercą, ale ja wiem, że ja po prostu jestem no niedoskonała, w sensie, że nieważne, że ja po prostu wiem, że sama się nigdy jakby tak nie usprawiedliwię, że zawsze jest jakiś grzech we mnie, prawda? W każdym jest. I co ja mam zrobić w związku z tym? I on mówi, to idź na 9 pierwszych piątków i wtedy na pewno wszystko się ułoży i poznasz tego Boga. No to poszłam na te 9 pierwszych piątków, tak chodziłam tam. Jeszcze były jakieś figury do całowania. Ja wiedziałam, że w ogóle to jest jakieś, po co to w ogóle, Boże, Tobie jest? Takie, po co mamy całować jakiś rzecz ciebie, która, czy ty tu jesteś, czy nie. I jeszcze, bo wtedy jeszcze były te, ja chodziłam czasem do Częstochowy na pielgrzymki z moją mamą, która już, no, wtedy w sumie ona nam pokazała katolicyzm, w sensie mnie, nie wiem, jak inne moje pozostałe siostry, ale też były takie jakieś obchodzenie tego obrazu na kolanach, żeby właśnie doznać jakichś łask od Matki Boskiej, od Boga. I ja wtedy tak, poszłam wtedy na tych kolanach, no mama kazała, ale ja tak chciałam też naprawdę, ja wiedziałam, że to jest właściwe, ale moja taka gdzieś głęboka myśl była, Boże, ale po co Ci to jest potrzebne? Czy ja naprawdę tak się muszę upokarzyć przed Tobą? I
I ty tego chcesz, że ja w sensie myślę, że moja mama by mi nie kazała robić takich rzeczy, żebym zasłużyła u niej na jakieś łaski, czy w ogóle na łaski. Co to jest w ogóle łaska? Pytanie, bo tak brzmi tak religijnie, ale jakby po co tobie to jest, skoro ja wiem, że żaden rodzic by swojemu dziecku nie nakazywał chodzić na kolanach wokół jakiegoś obrazu i tam, nie wiem, tak się kajać, upokarzać i tak po prostu, że to jest chyba tobie niepotrzebne. I również to były takie myśli po prostu, które kazały się zastanawiać nad tym wszystkim. No i właśnie wracając też o tych 9 pierwszych piątków, bo to było w tym samym czasie, w sensie ta pielgrzymka do Częstochowej, do Częstochowej, ja mówię Częstochowej. Całe jeszcze Polski musi powiedzieć, że na Sądecczyźnie się nie jeździ Sącza i spod Sącza się nie jeździ do Częstochowy, tylko do Częstochowej. Tak. Dlatego, że u was z Limanowa, Limanowa się jeździ do Limanowej. Jest to takie po prostu logiczne. Ja to rzeczywiście tak wymieniam. Więc, kochani, jak kogokolwiek spotkacie, kto się okaże, że nie jeździ do Częstochowy, tylko do Częstochowej, to znaczy, że jest z Sądecczyzny. Tak, więc właśnie to był ten czas, jak tak pragnęłam tego Boga poznać i nie wiedziałam, co zrobić. No to te 9 pierwszych piątków i te właśnie chodzenia na kolanach wokół obrazu. Tam jeszcze jakieś, wiecie, picie tej wody dziwne, takie te wszystkie dziwne rzeczy. Wody jakiejś świętej wody z jakichś źródł, tak? Nie, źródł tam nie pojechaliśmy, ale tam są jakieś źródła w tej Częstochowie, nie, tam wszystko jest, jakieś drzewa też chyba, nie? Jakieś źródła, jakieś drzewa. No tak, no wiesz, to wszystko może, myślę, że wszystko może możesz podłączyć. Może w Gicheniu to było? Ciężko mi już. Myślę, że gdzieś w tych sanktuariach mama nas tam ciągała po nich, ale ona też wiem, że ona pragnęła i prawdziwie szukała Boga i myślę, że naprawdę ona go znalazła, tylko że... O to może jeszcze do tego wrócę, ale ja wiem, że mama naprawdę też pragnęła Boga i wiem, że mi się, w sensie ja żyję też oraz mi się udało życie, no bo tak mogę powiedzieć, jakby patrząc skąd pochodzę i z jakiego środowiska też pochodzę, to wiem, że ona naprawdę prosiła Boga, żeby nam pomógł jako jej dzieciom, bo ona odeszła, w sensie zmarła. I wiem, że jestem jej takim efektem modlitwy, bo nie powinno mi się udać w życiu. Powinnam, myślę, tam gdzieś... powinnam mieć problemy duże. I albo gdzieś wylądować, może nawet w jakimś alkoholizmie, w narkotykach. Bardzo możliwe, że tak by było, ale wiem, że mama naprawdę niekoniecznie, że tak wypraszała u Boga, ale wiem, że miała szczere prośby do Boga, żeby pomógł nam, jako jej dzieciom. Ja wiem, że jestem efektem też tego jej takiego zadbania o nas w tym aspekcie. Ona też pragnęła Boga poznać. No ale też nie wiedziała, jak no to chodziła z nami na kolanach po tych tam wszystkich, wiecie, wśród tych obrazów i wśród tych krzewów i drzew i źródełek świętych. No ale skończyłam te 9 pierwszych piątków, tak jak mi ksiądz nakazał. Poszłam wokół tego ołtarza i nic się nie wydarzyło. I tak, no zrobiłam to wszystko, no całowałam te figury i tak dalej i co, i nic się nie stało. Ja dalej nie znam tego Boga i wręcz raczej mam myśli, że Boże, ty na pewno taki nie jesteś i że to jest upokorzone. Ja się czułam trochę upokorzona, że no już tyle takich dziwnych rzeczy zrobiłam. Tam jeszcze niektórzy na stopach gołych chodzą na tej pielgrzymki do Częstochowej. Nie mówiąc o jakichś tam biczowaniach, to już w ogóle. Ale... Mówię, Boże, to ja nie, dalej cię nie ma, w sensie ja cię nie wiem, nie wiem, kim ty jesteś, a wręcz uważam, że nie jesteś taki, jak tutaj cię przedstawiają. I wtedy zaczęłam chyba tak po prostu, chodziłam do kościoła, bo trzeba, ale zaczęłam tak naprawdę spędzać czas, w sensie szukać Boga tak samemu, czyli gdzieś tam po prostu spędzać z nim czas poza tymi wszystkimi obrzędami religijnymi typu msza święta, nabożeństwa i tak dalej, jakieś nie nabożeństwa. No. No, roraty te wszystkie tam, no takie różne nabożeństwa. Bo ty już teraz jesteś, wiesz, profesjonalną. Tak, bo jestem protestantką, to masz. Ale to też możliwe, że może nam się uda też o to zahaczyć, ponieważ to też jest ciekawy temat. Ale tego Boga tam nie ma po prostu w tych pierwszych piątkach. I w tych wszystkich nabożeństwach po prostu tam jest upokorzenie. Nie wiem, jak to zabrzmi dla wielu, ale Bóg taki po prostu nie jest i również później, jak miałam już 18-19 lat, mi się śnił taki sen. Wtedy też jeszcze tego nie rozumiałam, ale śniło mi się i uważam, że to by mi się to śniło tak bardzo, bardzo często.
I myślę, że po prostu, no Bóg przez sny może mówić do nas jakieś tam przez sytuacje różne, ale śniło mi się, że jest tata albo mama, różnie w tych snach było, i oni, przychodzi do nich dziecko, a oni, zanim to dziecko do nich podejdzie i weźmie, w sensie i przyjdzie na kolana, no to rozkładają ołtarz przed tym dzieckiem i mówią, i tam jakiś sprzęt, i mówią, nie, że najpierw musisz zrobić wszystko, to, co my tutaj mamy na tym ołtarzu, w sensie odprawić jakieś tam różne rytuały i dopiero wtedy możemy cię przytulić. I to zawsze się tak budziłam z lana potem, że jak to w ogóle tak może być, że... To był koszmar. Koszmar to był, tak. Koszmar, no bo myślę, nie, no normalnie, naturalnie po prostu dziecko przychodzi i się przytula, ale a nie, że się każe mu jeszcze robić coś, jakiś rytuał odprawiać, zanim się przytuli do rodziców. Również mi się z parą małżeńską też mi się to śniło, że jak się chcą po prostu przytulić albo tam... no po prostu złapać się za rękę, to też sobie rozstawiali ołtarz najpierw przed sobą, że najpierw musimy zrobić jakiś tam rytuał, a dopiero potem możemy się złapać za rękę. I co też, myślę, że to chyba chodziło o to, że ja wiedziałam, że to Bóg taki nie jest i że może Bóg mi chciał przez ten sen pokazać, że, no, że to jest raczej nienormalne, w sensie, że to jest takie wynaturzenie relacji. To już no, ale to taki właśnie taki sen miałam. I wiedziałam, że to chodzi właśnie o tą religijność, która zabrania, w sensie musisz zrobić, jakby zabrania przychodzić do Ojca przez Jezusa, tylko przez jakieś rytuały. A jedyną drogą do Boga jest właśnie, no jest krzyż, jest Jezus, prawda? Którego się przyjmuje i którego się wierzy po prostu w sercu. Czyli może to się dzieje niezależnie i w ogóle bez pomocy żadnych sprzętów, że tak powiem, żadnych rytuałów. Po prostu możesz siedzieć gdziekolwiek, być gdziekolwiek i do ciebie, jak taka świadomość spłynie do ciebie, że Jezus był, że był krzyż i wiesz, że się nie uratujesz inaczej niż przez krzyż, no to żaden rytuał nie pomoże. Każda rzecz, która zastępuje taką pełną ofiarę Jezusa, po prostu no, uwłacza Bogu. Po prostu to jest antyboże. I już bym tutaj chciała właśnie powiedzieć, jak tego Boga w końcu zobaczyłam, poznałam, dotarło do mnie, że on jest gdzieś indziej. To też był jakiś proces, więc ja nie chcę go tutaj całego opowiadać, ale podziwiam cierpliwość Boga do nas, do niektórych ludzi, że tak długo się o nas stara, tak długo nam pokazuje przez różne sytuacje, przez różne momenty, również przez książki, przez jakieś słowa, że tak, on tak bardzo, bardzo się dobija do człowieka. I to naprawdę teraz bardzo mnie to porusza, że on taką cierpliwość miał do mnie, ale też, że ma do każdego innego człowieka. I moje, tak zobaczyłam, w sensie, tak przestałam chodzić do kościoła katolickiego rzeczywiście, ale wracałam sobie tam raz dwa razy w roku na jakieś tam, żeby przyjść, powąchać ten zapach, te kadzidła wszystkie. Wiecie, to jest... To jest fajne miejsce w sumie dla wielu. Chociaż ostatnio byłam z Feliksem w kościele i tak odrzuciło mnie. Ale byliście z Feliksem? Byliśmy, no wchodzimy czasem do jednego w Tyńcu. Zobacz, on się w ogóle tam wydzierał, gdzieś tam. To jest w ogóle, dzieci są wspaniałym. Ja jestem w ogóle zachwycona dziećmi i kościołem. Dziećmi w kościele, dziećmi w religijności, ponieważ im się zabrania na tym przy robienia czegokolwiek mają siedzieć, a one właśnie oddają obraz Boga, że przecież to jest nudne, one wolą iść na lody i myślę, że tutaj jest albo na herbatę, czy tam na jakąś, na słodycze, na jakieś ciastko, że dzieci są wspaniale i przyjrzyjcie, jak jakiś katolik to będzie oglądał, katoliczka, to przyjrzyjcie się dzieciom, co one robią, że po prostu dla nich msza jest nudna, to jest po prostu wstanie w ogóle Bóg, który tak ciągle nakazuje, by nakazywał nam wstawać, siadać, po prostu no, co tydzień ten sam obrzęd. Po co to Bogu jest? Po co jemu to jest, skoro niepotrzebne to mu jest? Skoro rodzicowi nie jest potrzebne ciągle, żeby dziecko przed nim, wiecie, też rozkładało te ołtarze i jakieś tam rytuały robiło, to skoro jest, jeżeli wierzymy, że i jakiś rodzic wierzy, że Bóg jest stworzycielem, i chodzi do kościoła katolickiego i ma dzieci, to powinien przestać chodzić do kościoła katolickiego. Po prostu, bo to Bóg, jeżeli siebie widzisz jako rodzica, ale bardzo dobrego i jesteś obrazem Boga, to czemu
Bóg miałby gorzej traktować dzieci niż ty traktujesz swoje? Czy Bóg każe dzieciom robić, czy ty każesz swoim dzieciom robić to, co Bóg ci każe w Kościele katolickim rzekomo robić? Rzekomo. Mhm. Jakieś, ja wiem, że to się pyta, ale nie, bo to jest takie uduchowione, to jest ta religia, to ty nie rozumiesz. Właśnie jak nie rozumiesz, no to właśnie źle, że to niekoniecznie tam... Jak nie rozumiesz i trzeba... Miłości ci... można nie rozumieć, znaczy, właśnie ale jak się jej nie doświadcza, dokładnie, to wtedy udawanie, że dokładnie jakieś tam splendory tajemnicze są tak miłością, to dokładnie nie jest prawda. To jest... O, no i właśnie tutaj Seliks w kościele po prostu zaczął biegać, chodzić, coś tam robić. Ale tam akurat była msza, jakbyś czegoś... Nie, tam ludzie klęczeli sobie tam... Pokazać, chciał jak pokazać, się dar, wszyscy się... Czy dar? Nie, no Felix się nie drze, ale tam się śmiał. Siedzieli i modlili się, no i on chodził tam, właśnie wszedł na ten ołtarz, tam ja mu pozwoliłam, znaczy nie, no, że na górę, ale taka byłam nawet ciekawa, poczułam takie nerwy, że ojej, jak to dziecko może tam wchodzić. Chodził sobie tam wokół. Wiem, że teraz się robią takie msze, robi się takie msze, że stoi już tuż przed ołtarzem i tam stoi ta hostia, to ciastko z kremem, Jezus z kremem tam siedzi w tym słoneczku złotym. Tak to specjalnie powiedziałam, bo to po prostu Jezus z kremem tam, a można by tam wsadzić, nie? Tam hostię z kremem, nikt by się nie... No, ja. Dobra. To są nasze żarty. Jak spotkałam Boga. Jak czasem się... ludzie odreagowują po religii, po katolicyzmie. Wiem. Nie, nie chcę nikogo tu urazić. Odmianach. No właśnie, natomiast jak ty... Bo już wiemy, że to te wszystkie rzeczy pospadały z ciebie. Pospadały, widzimy, tak. To była długa droga. Jak spotkałaś się z żywym Bogiem? Jak się narodziłaś na nowo? Też był dłuższy proces, ale tak... To się pamięta po prostu, jak ktoś tego nie umie opowiedzieć, to ja mam zawsze wątpliwość, czy ktoś zna tego Boga, ale pamiętam, że tak szukałam, zaczęłam czytać Biblię, ty mi w ogóle coś tłumaczyłeś o Biblii, ja nic nie rozumiałam, co ty mi mówisz w ogóle, a wiem, że mówiłeś mi na pewno bardzo mądre rzeczy i takie prawdziwe też, ty sam zacząłeś odkrywać tę Biblię, to było tam 10 lat temu, więcej, około 10 lat temu, 9. Ale ja nie rozumiałam dalej, co ty do mnie mówisz oraz co jest w Biblii napisane. Natomiast zaczęły... myślę, że jak Bóg wie, że widzi, że ktoś nie do końca rozumie jego słowo też, no bo tak może być, bo ktoś jest naprawdę zaślepiony tą religijnością, no to pokazuje mu coś w książce. Moim takim punktem, to jeszcze było też, jak czasem chadzałam do kościoła, przeczytałam Krzyż i Sztylet. To był taki moment też pierwszy, który naprawdę... zaczął zmieniać wiele. To jest o Davidzie Wilkersonie, który założył cały ruch taki Teen Challenge. Zresztą to był u was człowiek, nie u was, ale online człowiek, który prowadzi jeden z ośrodków. No i on był pastorem i no, pomagał tym młodym ludziom wszystkim. I ja tam przeczytałam tą książkę i tak strasznie zaczęłam płakać. Nie wiedziałam w ogóle czemu. Ale znowu pytania, ale jak w ogóle taki pan w garniturze może w ogóle mówić o Bogu? Oni muszą mieć ubrania te wszystkie, przecież on tego nie miał. Jak on tak stał sam? Kapłańskie ubrania. I on stał i jak się zmieniali ci ludzie? W sensie oni naprawdę doświadczali Boga żywego w swoim życiu. To była taka pierwsza książka. Po prostu dotknęła mnie bardzo i zaczęłam też tak... Po prostu Bóg miał takie różne sposoby na mnie i ma na każdego. Ale to była pierwsza książka, która była takim wstępem może do tej drogi z Bogiem. Później wydarzyły się różne rozmowy z różnymi ludźmi. Też ich nie będę przytaczać, ale one zaczęły właśnie, jakby zasiewały takie ziarno we mnie, że aha, że to w takim razie Bóg jest w ogóle inny, w sensie, że ten Bóg jest żywy. Zaczęłam słyszeć o jakichś uzdrowieniach, że Bóg uzdrowił tego, tamtego. Dla mnie wtedy było takie dziwne, że ale to na pewno oni chodzili wokół ołtarzy i na kolanach na pewno coś tam, jakieś ofiary składali specjalne. Ale nie, potem się okazało, że nie, po prostu Bóg uzdrawia ludzi, Bóg po prostu podnosi ludzi, Bóg w sensie zmienia ludzi. I naprawdę oni są inni, w sensie byli, niekoniecznie od razu muszą być alkoholikami, ale byli po prostu te zgorzkniali, albo nie mieli, albo nie szło im w rodzinie, byli po prostu niedobrymi ojcami, niedobrymi żonami, matkami, a jak spotkali Boga, poznali Jezusa, to nagle się to życie ich zmieniało. I to mnie tak zaczęło zastanawiać, że to naprawdę działa, w sensie, że działa, że jak się poznaje Boga, to się zmieniam, to się, jesteś, i ty się zmieniasz. I poprzez różne takie zasłyszane rozmowy oraz przeczytane rzeczy, przeczytane książki, nie Biblię, zaznaczam, że nie czytałam Biblii,
Biblię, po Biblię sięgnęłam dopiero jak naprawdę, jak zobaczyłam, że to jest prawdziwe Słowo Boże. I to jest to, to po prostu Bóg stworzył, napisał Biblię. Przeczytałam jedną książkę, ona też nie jest na temat religijności, żadnej, ani na temat, nie chcę nawet powiedzieć jej tytułu, żeby to nie była znowu jakaś technika nawracania ludzi, że przeczytaj tę książkę, to się nawrócisz. Ale przeczytałam jedną książkę, która też opowiadała o modlitwie w ogóle, o świecie duchowym, o tym, że Bóg jest. I ja wtedy, coś mi się stało, po prostu wiedziałam, że okej, dobra, to po prostu wiem, że Jezu, Ty jesteś, wiem, że Ty nie jesteś... To była książka... Bo książka w ogóle to była powieść. Wiem, to była powieść, ale przez chrześcijanina napisana. Przez chrześcijanina napisana, dokładnie. Ale to była narracja, to była fabuła. Dokładnie, nie była żadna święta książka tak zwana, żadna teologiczna książka, ale tak mnie poruszyła i tak dokładnie, autor jest chrześcijaninem oraz i opisał tam no po prostu taki duchowy świat, opisał tam Jezusa, Boga. I nawrócenie też. I nawrócenie, tak, nawrócenie konkretnej osoby. Fikcja, bo to była powieść fabularna. Tak, ale tak też można być dotkniętym. Tak, więc tak nietypowo właśnie. Nigdy też nie ty mnie nawróciłeś, nie opowiadałeś mi ty. Ja wręcz, że w ogóle nie mogłam cię słuchać już o tej Biblii, że już gościu po prostu uspokój się, bo nic nie rozumiałam. Ale uważam, że ta książka była po prostu takim, taką, jak to dzisiaj Tymek wspomniał, wisienką na torcie, że te wcześniejsze różne moje doświadczenia, na przykład właśnie książka Krzyży Tylec, czy później takie rozmowy z różnymi ludźmi, słuchanie świadectw i tak dalej, że ta książka po prostu tak była taką kropką nad i, że ja po prostu też po tej książce pamiętam, że siedziałam w toalecie i spłakałam bardzo długo, że po prostu wiecie, jak się, uważam, że jak zaistnieje w tobie świadomość Boga i Jezusa oraz Jego ofiary, oraz tego, co On zrobił na krzyżu, bo to się dzieje po prostu, to trzeba, nie wiem jak to nazwać profesjonalnie, ale to się po prostu w sercu dzieje, czyli w twoich emocjach. Jeżeli w sercu uwierzysz, a ustami wyznasz, dokładnie. Więc ja wtedy po prostu wiem, że to był moment, że w sercu uwierzyłam, mimo że ja zawsze wierzyłam w Jezusa. To nie było dla mnie w ogóle opcji, że Jego nie ma. Ale nie rozumiałam Jego ofiary, nie rozumiałam, czemu trzeba wierzyć w Jezusa. Po prostu nie rozumiałam tego. Właśnie przez te takie, przez te religijne różne zafałszowania. A wtedy to był taki właśnie moment, że nie, ja wiedziałam, że jestem grzeszny. Ja właśnie, to był ten moment, na który czekałam właśnie od tej młodości, że chodziłam do tych księży, to pokażcie mi Boga, co ja mam zrobić, jakby gdzie ten Bóg jest, czy o co chodzi mi. Ale wiedziałam, że On ze mną jest wtedy. Tylko, że właśnie tego się tak jakoś nie wie, nie umiem tego wytłumaczyć nawet. Czemu się tego nie wie? Niby wiesz, że jest Bóg, a... No bo do tego potrzeba objawienia. Właśnie, więc ja wiem, że to pewnie ta cierpliwość Boga po prostu cudowna. Wtedy tak siedziałam, płakałam i wiedziałam, że Jezus po prostu jest i że ja wiem, że jestem grzesznikiem, mimo że nie zabiłam nikogo i nie okradłam nikogo, to wiedziałam, że jestem grzesznikiem i że nie mogę żyć bez Jezusa. I że po prostu chcę Go poznać, prawda? I chcę, znaczy poznać, po prostu wiem, powiedziałam, Jezu, tak Ty, po prostu ja nie wyznawałam jakichś modlitw grzesznika, nic takiego nie robiłam. Może później podczas chrztu, ale to tak bardziej dla siebie, żeby wiadomo było, że... Ale ja tylko powiedziałam, że Jezu, Ty jesteś, nie? Nie mówiłam, że Jezu, wierzę w Ciebie i tak jesteś Panem, zobaczyłam. Nie, po prostu to nie mówiłam niczego takiego religijnego teoretycznie, ani takiego, takiego czegoś, co wypada powiedzieć. Ja to po prostu powiedziałam, Jezu, jesteś, nie? Wtedy w toalecie, nie powiem brzydko, w toalecie, po prostu siedziałam na podłodze w toalecie, wtedy w hotelu byliśmy na wyjeździe, ale to był ten moment. No i mnie to wtedy tak dotknęło. I później jeszcze obejrzałam też, bo myślę, że jak już tak jak świadomość, jest w tobie świadomość, że jesteś Jezu, to On cię po prostu prowadzi dalej i Duch Święty cię prowadzi dalej. Ale rozumiem, że to jednak, czyli było takie dramatyczne moment właśnie tej modlitwy w toalecie. Ja tak, pamiętam, tak, że tak, tam tak, cię, to... cię szukałem. Gdzie... Tak, ja siedziałam w tym kibelku tam. Ty tam płakałaś. Tak. Ta świadomość grzechu, ale jednocześnie jesteś Jezu i uwolnienia od tego grzechu. Dokładnie. Po prostu, że uwolnienia od grzechu, czyli to się z tym wiąże też świadomość, że po prostu ofiara Jezusa była. I że On naprawdę poniósł ogromną ofiarę i to nie, że jakiś tam kiedyś był człowiek, On umarł sobie na krzyżu, bo to ja wtedy wiedziałam, jak On cierpiał, po prostu wiedziałam, jak... I wiedziałam, że to
Jasne, że wszystkie grzechy całego świata, i to jest wspaniałe, że on tyle, że on to uniósł, poniósł, ale że te moje grzechy, niekoniecznie jakieś morderstwo, prawda, ale że no po prostu tak całą moją osobowość, bo myślę, że grzech też trzeba nazwać słabością, z którą się nie jest w stanie poradzić samemu. Ale no to tak, że ja sobie tak chciałam właśnie obejrzeć pasję, bo chciałam wiedzieć, chociaż mimo tego, że pasja jest bardzo prawdziwie pokazana, to myślę, że my nie wiemy, jak tam Jezus cierpiał po prostu i jaka to była... Obejrzeć pasję, w sensie mówisz film. Film, przepraszam, Gibsona. Tak, film pasję Gibsona, tak. Ja wtedy chciałam, obejrzałam to, żeby zobaczyć, co się wydarzyło na krzyżu, że to ja spowodowałam, prawda, i w ogóle grzech świata. Chciałam się tak trochę dobić, znaczy nie koniecznie dobić, ale chciałam po prostu tak wejść naprawdę na maksa w to, co się stało na krzyżu. I też tak wtedy, przecież 2 tygodnie chyba chodziłam po lesie sama, też to ta żona dziwna jakaś. Nie byliśmy małżeństwem wtedy chyba jeszcze. No, ale to tak, ja w ogóle to też nie chcę tego poruszać, bo to będzie inny temat, ale byłam w tym, myślę, że dla ciebie to byłam dziwna. Wtedy, że co się mi dzieje. Różne dziwne zachowania widziałem u ludzi, którzy się rodzili na nowo. Ale faktem jest, że jesteś jedną z tych osób, która taką pokutę, świadomość wychodzenia w stronę wolności z grzechu, to chyba nie znam nikogo, kto by dłużej przez to przechodził. No ja też nie, ale no widziałem z bliska. Tak, no, wzruszam się teraz, bo to no do tego się, co się pamięta, to myślę, że powinna być codzienność. Po prostu Jezus, który... Ewangelia, cała Ewangelia. My tę Ewangelię tak też traktujemy. O, że był człowiek, umarł i po prostu ty uwierz w Niego i tyle. Ale to Jezusa bardzo dużo kosztowało na krzyżu. I łaska, to jest akurat rzecz, nie, którą wtedy mnie to tak dotknęło naprawdę emocjonalnie, że to jest łaska w ogóle. Że łaska może jest za darmo, ale to kosztowało Jezusa wszystko. Mhm. Czyli życie, całe w ogóle zdrowie, reputację. On wszystko stracił. On się oddał. Chciał stracić. Ale właśnie... No właśnie, ja cieszę się, że tak to przeżyłam wtedy. Ja też może dlatego, że jestem wrażliwą osobą i ja to chciałam przeżyć i chciałam, żeby ta świadomość tak naprawdę tąpnęła we mnie, co się w ogóle wydarzyło i możliwe, że też te przeszłe takie pragnienia moje, że ale ja chcę tego Boga poznać i wiedzieć, o co chodzi i kim Ty jesteś, Boże. Może też ta desperacja z poprzednich lat, może to była taka cała kulminacja, że o Matko, to Ty jesteś Jezu, prawda? No, o Matko, w sensie o Jezu, to Ty jesteś, nie? I jaki ty w ogóle jesteś cudowny i dla mnie Jezus jest wojownikiem po prostu i myślę, że obecni wszyscy MMA, wojownicy, różni bokserzy, różni walczący, nawet żołnierze, że nie umywają się do Jezusa i nikt by tego nie zrobił co Jezus. I to jest taki wojownik po prostu, który nie poddał się. Nie poddał się, to znaczy był silny, Jezus jest silnym Panem, nie jest jakimś człowiekiem, którego przedstawiają na obrazkach, że to jest jakiś taki chuchro, że to jest jakiś taki pan miły. Nie, jak się czyta Biblię i Ewangelię, to tam po prostu jest pokazany wojownik, ale również taki wojownik, który kocha, który jest też taki gentle, delikatny, że rozumiał kobiety, że im pomagał, że w ogóle rozumiał ludzi, ale właśnie mimo wszystkich tych cech, że on na krzyżu po prostu, jak szedł na krzyż, to nie poddał się. On musiał być silny, on musiał być w ogóle cudowny i że, to jest, i że Jezus jest silnym Panem. To mnie wtedy tak też dotknęło, że nie, Jezu, nie jesteś jakimś takim chłopczykiem, nie jesteś takim pięknym, takim namalowanym jakimś, mimo że to jest napisane, że to najpiękniejszy człowiek na świecie. Tak jest w psalmach, z tego co pamiętam. Żona biblisty i nie zna tak dobrze Biblii, ale taka jest prawda, że nie znam tak dobrze jak ty. Zawsze się zachwycam, jak ty potrafisz cytować różne fragmenty. Ale to, że po prostu ten Jezus wojownik, to pamiętam i to mnie tak właśnie, myślę, że to mnie tak poruszyło, że on nie musiał tego życia oddawać, może po prostu nie, ale sam z siebie dał życie. No i cała śmierć Jezusa, cała w ogóle taka ofiara. Ja myślę, że wiele z nas, ja to wtedy, jak się nawróciłam, jak zobaczyłam, że Jezus jest i że jest Zbawicielem i Panem, no to chciałam właśnie wejść w to, bo zobaczenie, co to była ta śmierć Jezusa. Ja myślę, że jakbyśmy ją naprawdę chcieli zrozumieć, to bylibyśmy innymi chrześcijanami, ci, co wierzą w Jezusa.
właśnie Jezus wojownik, a nie jakiś tam słabeusz. Żołnierze, którzy tego słuchają i jacyś, wiecie, Rafała pozdrawiamy. Ja pozdrawiam. To powinien być twój przykład do treningów na przykład, ale że oni nie daliby rady. Rafała, wszystkim, którzy nie wiedzą, o kogo chodzi, jest jeden z naszych braci w Chrystusie, wybitny zawodnik MMA, będzie jeszcze w ramach tych naszych rozmów, co super. W środę o 19 będę też rozmawiał z... Pozdrowi mnie, Rafał. A ja jego pozdrawiam, ale nie daliby rady wszyscy, myślę, nawet razem wzięci, zrobić tego, co zrobił Jezus na krzyżu. I to, myślę, że to jak zrozumienie tego, zobaczenie tego, nie da się być tym samym człowiekiem po prostu. Ja myślę, że to ty możesz powiedzieć z zewnątrz, może moje siostry, może osoby, które mnie znają, że jak się przeżyje nawrócenie naprawdę, to nie da się być tym samym człowiekiem. Chociaż później... Można wdepnąć w drugą religijność, czyli protestantyzm, i nie boję się tego opowiedzieć. Po prostu bić się Biblią po głowie i walczyć na wersety. Tutaj znowu, myślę, jakiś kolejny temat, no, miłość Jezusa, którą On nam zostawił, którą nam nakazał, jedno przykazanie nam zostawił, a nie 613, a jednego czasem nie umiemy przestrzegać to. Mhm. Czyli wzajemna jakaś taka miłość, szacunek. Ale to może też inny temat, nie? Bo... Madzia, płyń. Nie, no bo ja tak powiem, też właśnie weszłam, nawróciłam, znaczy właśnie uwierzyłam, zobaczyłam Jezusa, zaczęłam czytać Biblię wtedy, nagle wszystko zrozumiałam i to też jest ciekawe, w sensie nie jakaś magia się zadziała, tylko myślę, że po prostu jak się wychodzi z religijności, to upadają te łuski wszystkie i nagle ja rozumiem Słowo Boże i jakby jak to wytłumaczyć. Wcześniej nie rozumiałam, nie wiedziałam, o co chodzi i nie, przecież to tylko księża umieją tego nauczać i rozumieją. No to znowu niekoniecznie to jest prawda. Nie każdy ksiądz też nie umie, nie powiedziałam tego, ale no, tam jest też jakaś tam interpretacja Biblii, prawda, w Kościele katolickim. A ja zaczęłam tak czytać, po prostu siedziałam całymi dniami, może tego nie pamiętasz, jeszcze mieszkaliśmy w bloku. Siedziałam wieczorami i czytałam tą Biblię i zakreślałam tam cała moja bieska, kolorowa. Pamiętam. Nawet jeszcze, właśnie. Warszawka, która też teraz to pewnie w sensie kiepskie tłumaczenie. Nie kiepskie, ale niewystarczające tłumaczenie. Ale to są te początki. Uważam, że jak się ktoś nawróci, to właśnie ma takie pragnienie tego Boga. Po prostu chce się tym dzielić naturalnie i później wdepnęliśmy protestantyzm. Tak to powiem wprost. Mogę tak powiedzieć? Jak tak, to... I chcieli, wiesz... Ja tam byliśmy w różnych miejscach, prawda? Ciebie prosili o jakieś takie wykłady, tak to nazwę, po prostu podzielenie się, bo ty naprawdę dobrze znasz Biblię i ty masz też takie pokorę przed Biblią, że niekoniecznie wiesz wszystko i jesteś pokornym człowiekiem. Tak myślę. Jak też się znam. Czasem nie. Czasem wiesz, od żony usłyszeć, wow. Ja czasem wiesz najlepiej, ale myślę, że to ci się też zmieniło, że ty się bardzo zmieniłeś przez te 7 lat, kiedy wierzymy w Jezusa naprawdę. Ale masz taką pokorę właśnie i tłumaczysz tą Biblię z pokorą właśnie. Niekoniecznie wszystko wiesz i jak nie wiesz, to mówisz, ale... Ale wróćmy do wdepnęliśmy protestantyzm po prostu. Co masz na myśli? Mam na myśli, właśnie chcę to dobrze powiedzieć, żeby znowu, bo naprawdę nie chcę tu nikogo obrażać, ani nie chcę tu o kimś powiedzieć niewłaściwie. Bo lubię wszystkich ludzi, ale jak wydepnęliśmy protestantyzm, to ja w ogóle stwierdziłam, że chyba to ja nie chcę być chrześcijanką, tak zwaną, jak to się nazywa, że to w ogóle mi się nie podoba. I dlaczego? Też chcę to, skrócę to, ale w taki sposób, żeby to było zrozumiałe. Bo wiem, że różne osoby tego będą słuchać. Po prostu tam... Ja właśnie jestem z Kościoła katolickiego i nie znałam protestantyzmu, ale też nie byłam taka, wiecie, jakaś... nie miałam wykształcenia teologicznego jakiegoś, w sensie nie znałam tego jak to nazwać w ogóle? No nie chcę tu się posługiwać słowami takimi jakimiś nazwami popularnymi. No ja nie wiedziałam o co... Nie rozumiałam teologii protestanckiej. Tak to powiem.
oraz obrzędów protestanckich. Bo eklezjologii. Też to, eklezjologii, widzisz, tam, no właśnie. Jak tam się... bo sam tak czekałem. Tak, ale wychodzili, wiesz, szukaliśmy nawet sam jakiegoś jednego, drugiego kościoła, gdzie by tu teraz chodzić. Mm-hmm. To samo głupio brzmi w ogóle, gdzie tu teraz chodzić do kościoła. No właśnie, nie ale trzeba tak chodzić było. Do kościoła. Potem ale jak się ochrzcieliśmy, się już, tak. to był taki potem moment pytania. Chrzest też jest taki. No. To czyli gdzieś do jakiegoś kościoła teraz chyba by trzeba chodzić, nie? Dokładnie, nie trzeba właśnie. Nie trzeba, ale wtedy myślałam, że trzeba. I też moja myśl, pomieszanie mojej niewiedzy, jakiegoś tam jakiejś przeszłości protestanckiej, czy jakieś takie pomieszanie mojej niewiedzy oraz szczerości, myślę, że mi właśnie wskazało taką drogę, że nie to kurczę, to żadnego mi się nie podoba, co mi się tam nie podoba. Nie o to chodzi, że teraz ja tu będę jakoś krytykować kościoły, bo nie, ale ja wiem, że to znowu nie odchodzi, to jakby z jednej religii do drugiej, przecież to samo co msza. Nie boję się tego powiedzieć, że to nie ma obrzędowo, nie ma żadnej różnicy. Może w katolicyzmie jest dużo tych takich dziwnych, są inne obrzędy, ale to znowu jest jakiś obrzęd, znowu coś gdzieś trzeba chodzić, a czy to w ogóle jest potrzebne? No i nie chodzi, przez tydzień nie chodziliśmy do kościoła żadnego później. Uważam, że w kościele się jest cały czas, jak się... Wdepnęliśmy w protestantyzm, ale nie, ponieważ po prostu wtedy jak już kościelny, o to kościelny protestantyzm, w ogóle protestantyzm, no właśnie, to jest jakieś też kolejna religia, uważam. Ale co chcę powiedzieć, no że tam też nie, w sensie, że... Z ciebie chcieli zrobić pastora, a ty nie, sam nie chciałeś. I znowu myślę, no to znowu księdza mieć za męża. No nie. I to powiem, że to ludzie z ciebie chcieli zrobić. Ty wcale nie chciałeś być, ale widzisz, jak czasem ludzie potrafią no, po prostu cię tutaj wprowadzić w rolę, której nie chcesz. Na szczęście tam pewne spotkania, które mieliśmy i które właśnie sprawiały, że mógłbyś być znowu jakimś księdzem protestanckim, no to zakończyliśmy. Ale też mi się nie, trochę mi się jakby nie podobało mi się to, że no nie ma jakiejś takiej wolności, w sensie w cieszeniu się Ewangelią, że to jakaś dziesięcina, że o co chodzi dziesięcina, a czemu nie mogę dać więcej, gdzie chcę, a czemu muszę dawać tu? I zawsze myśmy byli zawsze hojni, prawda? Gdzieś tam chodziliśmy na nabożeństwa, to wszystko zawsze, co mieliśmy z portfela, wyciągaliśmy przecież. Nie. No czasem to było, że to ty mi wyciągałeś z mojego portfela. Tak, wszystko. Tak, więc no bo to co robi... Ale nazwijmy to, że byliśmy hojni. To co robi nowe przymierze, czyli to, co Jezus zaczął, to jest na pewno taka po prostu naturalna też powinna być hojność, taka niewymuszona po prostu dobroć ogólna. Ale kurczę, ja nie wiem, jak to powiedzieć naprawdę, ale jak z tego teraz wybrnąć, z tego pomóż mi, z tego protestantyzmu. Nie podobało mi się, że w sensie nie wiedziałam, nie że... Nie musisz tłumaczyć no? tego, może powiedz, bo to nie był jakiś długi okres. Nie, właśnie nie, ale... Teraz tu w tym miejscu, w którym teraz jesteś, ze swoją wiarą, ze swoją praktyką wiary, jesteś w miarę zadowolona. Nie mówię, że nie może być lepiej, ale... Jestem zadowolona, ale rzeczywiście może być lepiej. Może być lepiej. Może o tym protestantyzmie kiedyś jeszcze nagramy coś razem. Albo w ogóle o tym epizodzie naszego życia. No my wierzymy biblijnie. Ja tak. Ludzie, którzy się nazywają protestantami różnego rodzaju, rozpoznajemy w większości jako braci, siostry w Chrystusie. To nie chodzi o teologię. Tak. Że tam też ja widziałam, że tam jest więcej walki znowuż po prostu Biblią. Że wojuje się... Nie tym, co trzeba. O doktryny. Mm. I to po prostu... Sama zresztą bardzo się cieszę, że ten wywiad, że ta rozmowa odbywa się w tym momencie mojego życia, kiedy też spokorniałam. Uważam, że dziecko w ogóle dla kobiety to jest ogromna nauka pokory i jest potrzebna. Ale spokorniałam, nauczyłam się wielu rzeczy, również spędzając czas z Bogiem po prostu. Bo myślę, że byłam bardzo też niepokorna taka i taka właśnie buńczuczna wręcz w pierwszych latach nawrócenia. I jest mi przykro z tego powodu i głupio. Ale też tu się znowu Bóg Ojciec jest Ojcem i nas karci i ćwiczy i nie karci, że nas bije, tylko po prostu nas naprowadza i nas... po prostu kształtuje, prawda? Tak jak dobry ojciec to jest taki, który tak jak ty dla Feliksa często, Feliks nie jeść tu, nie jeść tam, albo po prostu zjedz to, albo zjedz tam, tylko dla twojego dobra. Ale Bóg Ojciec jest mądrym ojcem i nas uczy nieustannie, więc ja się cieszę, że
że tą naukę odbywam wciąż, ale że ta rozmowa jest teraz, ponieważ myślę, że jak byłaby kiedyś, to byłabym taką wojującą trochę protestantką, która nie chciała być protestantką, ale myślę, że to by zraniło wielu ludzi, a tego bardzo nie chcę. Nie, teraz w życiu bym tego nie zrobiła. Po tym, co już tu dzisiaj zdążyłaś powiedzieć, to sobie ludzie mogą wyobrazić, bo niektórzy sobie myślą, parzaka wojująca protestantka, jaką kiedyś byś była wojującą. Myślę, że bardzo niemiłą, niedobrą i bardzo się, i jest mi przykro, że poszłam za, że szłam za taką wiedzą, może taką też właśnie taką jakąś... Ale to jest taka trochę prozelicka gorliwość. No jest właśnie. Jest że niewiele człowiek wie, a myśli, że dużo wie. Niewiele kocha, a myśli, tak, że jest wzorem miłości i próbuje innych ogniem i mieczem nawracać. I myślę, że że potrzebna jest wtedy wołanie do, po prostu mówienie do Boga, że po prostu Boże, naucz mnie pokory. I słuchanie tego, co On mówi. Bo Bóg mówi w różny sposób. Po prostu jest często taki cichy głos, taka tak zwana, ludzie mają intuicję, albo mają po prostu też Duch Święty mówi do nas w ten sposób, że coś mamy świadomość, że aha, zrób to, zrób tamto. Przez też ludzi, których spotkamy na swojej drodze, przez słowa, które oni mówią, przez obrazy, przez czasem przez filmy również takie niekoniecznie jakieś święte Boże i tak dalej, że tam, że jak jesteśmy, jak mamy otwarte uszy, no to słyszymy i widzimy. Przez Feliksa, on ostatnio się wydzierał, Biblia, nie wiadomo czemu. Ja wiedziałam, że ja muszę wrócić do Biblii. I autentycznie, to ja wiecie, no trzeba szanować każdy taki głos Boga w tym świecie, który jest dla nas. Rzeczywiście. No tak. I przestał. Przestał czytać. Tak, bo Biblię po tym, jak Felix ni stąd, ni zowąd, skądś wracaliśmy i krzyczał przez godzinę Biblia, a niewiele jeszcze. A on przez 2 miesiące ja też krzyczał, tylko 2 miesiące. Potem przestał. No. Nie. Ja to, w sensie, może to być śmieszne dla kogoś, ale nie. Różne, po prostu jak się jest uważnym, to się widzi i słyszy takie głosy Boże. No, Bóg przede wszystkim jest w naturze, w sensie w świecie stworzonym i jak idę z dowód na Jego istnienie. Jak jest piękna ta natura, jak jest złożona. Pawia widzieliśmy ostatnio i to ja nie mogłam wyjść z podziwu, jak jest wspaniale w ogóle serce stworzony. Tak. Znaczy myślę, że też każdy właśnie to jest ta piękność różnorodności. Dlatego nie chciałam powiedzieć, jaka to jest książka, przez którą się tak, która była kropką nad i w nawróceniu, bo wiem, że to z tego można zrobić doktrynę właśnie i technikę nawrócenia. Ale piękne jest to, że tu był programista też, był przecież Grzesiu, byli różni ludzie i... Tu. Tak, tutaj. I to jest też dowód na istnienie Boga, że jest taka różnorodność ludzi i że w taki sposób mogą pokazywać Boga przez to, co robią, po prostu, że to jest taka różnorodność darów. I tutaj, no jak Bóg jest wspaniały, prawda? Że co człowiek może w ogóle stworzyć? Nie mówię o artyzmie, ale w ogóle o rzeczach, które są na świecie. To jest dowód na istnienie Boga. Jak człowiek potrafi być wspaniały, bo wiem, że potrafi też nie być dobry, ale to jest już poddanie się pod innego władcę. Ale człowiek Boży. Człowiek Boży jest powinien być wspaniały. Powinien, ja tak teraz, jak to się przejawia w moim życiu. Aby reprezentować wspaniałość tego, którego... Dokładnie. Ja obecnie tak, rzeczywiście największą taką rolą to jest bycie mamą i to jest duża rola. Ja tak zawsze śmiałam się, w sensie tak prychałam znowu. Też bardzo myślę, że bycie mamą oraz narodziny dziecka dla kobiety, bo nie mówię, ja ty to kiedyś może sam powiedz, jak ciebie to zmieniło. Ale w byciu jakby to jest ogromna rola i tu również to Bóg jest bardzo potrzebny i tutaj nawet taki fizyczny, do bycia mamą, do w ogóle posiadania siły, żeby podołać temu wszystkiemu, to jest często wstawanie w nocy, przecież wiesz, ty też wstajesz, wstawanie rano, spanie po 4-5 godzin, uważam, że tutaj Bóg jest nadprzyrodzony, Bóg jest, po prostu dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, więc to jest korzystanie. Jeżeli jesteśmy nawróceni, jesteśmy chrześcijanami, czy też po prostu wierzymy w Jezusa, to On nam pomaga we wszystkim. Mhm. I ktoś by tak spłycił rolę mamy, ale to jest ogromna rola. Ja teraz to widzę, że nie, że to jest po prostu 10 w jednym, tak trochę, że to jest poświęcenie się, oddanie siebie komuś innemu, swojego czasu, swojej mądrości, to jest przekazanie czegoś dalej, ale też w takim właśnie fizycznym aspekcie, że to trzeba bardzo wiele rzeczy
zrobić w domu. Już o sobie się tak nie ma, ja nie mam czasu tak pamiętać o sobie, ale jednak pamiętam, ponieważ nie zrezygnowałam, wręcz ćwiczę więcej. Nigdy wcześniej się tak dobrze nie czułam fizycznie, nie miałam tyle czasu, ponieważ wszystko muszę mieć zorganizowane, ale też nie byłam taka kreatywna, twórcza, nie pod kątem artystycznym, bo na obrazy mam rzeczywiście mniej czasu, żeby je tworzyć, ale... Ale malujesz dalej. Maluję dalej, tak. I sprzedajesz dalej. Maluję dalej, sprzedaję dalej, tak. W tym czasie, jak jest Felix, to też zrobiłam swój sklep internetowy, gdzieś tam pracuję, cały czas jestem aktywna, nie zrezygnowałam z tego. Wręcz mam, chciałabym jeszcze może więcej robić, ale... Ale w tym aspekcie jest potrzebne, w sensie miłość Boża jest potrzebna w każdym aspekcie, jego pomoc, jego po prostu siła, więc tutaj, ja wcześniej chyba tyle nie doświadczyłam tego, co właśnie teraz, bo jest bardzo dużo słabości, ja mam bardzo, są momenty słabości, ale właśnie chodzi o to, żeby je, że da się je natychmiast pokonać, prawda, że Bóg nam w tym pomaga, mi w tym pomaga, w byciu mamą. Czasem, wiesz, słucha się mam, mhm. I nawet chrześcijanek, i one są, nie chcę się teraz jakimś zbyt dramatycznym słowem posłużyć, ale naprawdę niektóre wyglądają na zmasakrowane macierzyństwem, na zmęczone, niektóre są w depresji. Tak. Czy a ty jednak, ktokolwiek cię zna, widzi, że jesteś aktywna zawodowo, jesteś aktywna sportowo, jesteś radosna, jesteś świeża, nawet jak mówisz o tych niewyspaniach. Po 4 godzinach dzisiaj jestem w snu. Czy to uważasz, że to obecność Boga w twoim życiu i intymnej relacji z Bogiem odgrywa tu jakąś rolę, czy po prostu masz, wiesz, tak masz w genach? Nie odgrywa. Uważam, że i to jeszcze to by zahaczało o moje nawrócenie, takie o poznanie Jezusa, że stąd się bierze takie szczęście prawdziwe, że ja po prostu nie jestem nieszczęśliwa. Że ja nie, w sensie mogą być trudności, ale nie mam poczucia nieszczęścia, mam poczucie szczęścia i to nie chodzi mi o to, że jestem nieustannie zadowolona, uśmiechnięta, bo mówię, myślę, że my jako chrześcijanie też przechodzimy przez wiele trudności właśnie, dużo więcej często, ale nie mamy, jesteśmy level up, że takie ogólne zadowolenie, takie satysfakcja bym powiedziała wręcz, taka życiowa, w ogóle nie ma nic wspólnego też z tym, co się osiąga, tylko po prostu to jest. I to widać. I zawsze ja, nie, w sensie, nie chwaląc się, nie odchodzi, ale zawsze jak rzeczywiście wchodzę w środowisko mam, to Boże, skąd ty masz tyle siły, energii, czemu tak, czemu... One zawsze chcą gadać ze mną. Ja nie chcę, ale nie da się tego uniknąć. Unikałam bardzo mam, ale nie, po prostu to jest moje teraz miejsce, żeby gdzieś tam jej pokazywać, że da się inaczej żyć, nie być taką smutną mamą. Chociaż mało takich znam, ale rzeczywiście jest to trudne zadanie i wiele matek jest im ciężko. I tutaj myślę, że tu się chodzi o taki po prostu jak się zna Boga, to również nie da się tego nie wpleść w aspekt taki normalnego życia, czyli właśnie życia będąc mamą i czy żoną, czy po prostu kimkolwiek innym. Ale na szczęście mam chrześcijanek, znam niewiele, które są niezadowolone, ale tutaj też tym bardziej, jakby to powiedzieć, tym bardziej Bóg przychodzi z pomocą. Mhm. I rzeczywiście sporo mam wsiąka w ten cały świat mamowo, dziecięcy, który jest przeciągnięty strachem często. Ja wiedziałam, że w ogóle nie chciałam mieć dziecka. To też powiem, że ja chciałam jeździć do sierocińców i pomagać innym dzieciom, ale że uważam, że jestem zbyt postrzelona na mamę, żeby być mamą. Że to postrzelenie po prostu nie pomoże w niczym, a wręcz przeszkodzi. I jak widziałam, jak te różne w moim otoczeniu mamy, jakie mają te wszystkie złe, to jest tego wszystkiego, tych szpejów takich, nie szpejów, nie chcę tego słowa użyć, ale produktów takich mamowo-dziecięcych, że to, tamto, siamto, że tu musisz mieć taką jeszcze chusteczkę, tu taką, tu musisz owijać jakimś takim czymś specjalnym, bo tamtym specjalnym nie możesz, bo to się nie daje. I mnie to przerażało, że o ludzie, to jest okropne. I że ja nie dam się do tego, bo po prostu ja kompletnie tak nie dbam o takie jakieś, w sensie, nie dbam o takie rzeczy. A tu się okazało, że to postrzelenie mi pomogło jednak, że wręcz właśnie, bo mam wierzyłam nie tylko sobie, ale wiedziałam, że jest Bóg i że On też mi pomoże w tym.
właśnie w opiece nad małym Feliksem jeszcze wtedy. Teraz już ma 2 lata ponad. Ale miałam taki moment, że jeszcze jak Feliks tam miał około paru miesięcy, takiej świadomości, że nie czytaj tych wszystkich rzeczy, nie słuchaj wszystkich mam, bo one, każda z nich, rzeczy na temat dzieci, na temat macierzyństwa, że nie czytaj. Ja ci, w sensie, wiedziałam, że Bóg mi, Duch Święty mi pokaże, co warto przeczytać. I rzeczywiście to było parę, przeczytałam jedną książkę w pierwszych, którą rzeczywiście wiedziałam, że mam przeczytać w pierwszych tam tygodniach życia Feliksa i ona mi pomogła ze wszystkim, bo ja na początku nie wiedziałam, o co chodzi w ogóle, jak to dziecko ogarnąć, chociaż szło nieźle, ale po prostu wiedziałam, że mam jedną książkę przeczytać. I czyli to Duch Święty taka... nie tylko naucza wszystkich wierzących teologii, nie, tam rozmaitych, ale może mamy... też na przykład mamę, oczywiście, która ma pierwsze dziecko, nauczyć, jak dobrze z nim postępować. Oczywiście i wszystko, no tak, też myślę, że ja też się nie bałam, ale może dlatego, że się nie bałam właśnie, bo wierzę w Boga. Nie bałam się małego dziecka. Myślę, że strach mam o dziecko jest czasem większy i to powoduje różne tam problemy. A ja po prostu wiedziałam, że nie tylko ja czułam nad Feliksem, że jest Bóg, który czuwa. I podpowiada, tak podsuwa książkę, podpowiada. Co zrobić, więc tutaj początki moje z dzieckiem były cudowne, spokojne, chyba tak też ty też jako z trzeciej osoby możesz to powiedzieć, nie? Że to był najlepszy czas życia, te pierwsze miesiące życia Feliksa, taki malusi był, maj był piękny, w ogóle te niewyspane noce, nieprzespane noce to nie przeszkadzały mi, ale tak Bóg pomaga mamom. Nawet bardzo, bym powiedziała, i to są takie, w każdej słabości uważam, że to obowiązki mamy są na tyle duże i jest ich dużo, sporo oraz też takich, że to jednak jest, opiekujesz się dzieckiem małym, które nic nie umie, że tutaj on bardzo pomaga. I to trzeba właśnie zaprosić Boga do tej słabości, która się pojawia. I też często zawierzyć Jemu bardziej niż sobie. Że wystarczy. Moja łaska. Dokładnie. Zresztą z Feliksem mieliśmy takich parę przecież akcji, w sensie akcji, nic poważnego się nie działo, ale nie, no ja powinniśmy pojechać do szpitala, czy tam do jakiejś, ale też nie mówię tu o głupiej wierze, że nie, ja wierzę, nic się nie stanie. Po prostu wiedzieliśmy, że nie, że wszystko będzie dobrze. To jest właśnie, wiara to jest no tak. Relacja, wiedza. To nie były sytuacje typu, że on cierpiał, a myśmy udawali, Nie, bo to jest głupota. Bo zaczynało się u niego cierpienie, ale wtedy stanęliśmy w imieniu Jezusa z wiarą i został uzdrowiony. Dokładnie. I to się... Bardzo szybko na naszych oczach. I myślę, że tak, że ja tego jeszcze tak nie doświadczam, ale uważam, że uzdrowienie powinno być naturalną w ogóle częścią życia chrześcijanina. Swoje, czy też uzdrowienie swoje, czy też innych. Ja to go chcę doświadczać, bo jednak jak się rozmawia z ludźmi, to ludzie i tak z nawróconymi, nienawróconymi, i tak rozmowa schodzi na problemy, bo ludzie, a co Jezus robił? Zaradzał problemom i biedzie, w sensie zapewniał im dobrostan, dobrobyt oraz uzdrawiał. Jezus nie odprawiał mszy, nie odprawiał nabożeństw i to po prostu nie i koniec, nie robił tak, nauczał, ale to było po prostu normalne, zwyczajne nauczanie, takie często spontaniczne. Nie organizował nabożeństw czy mszy świętych, po prostu... Szedł do ludzi z dobrocią. Po prostu myślę, że jak tak byśmy się wgłębili i zobaczyli wiele z tych scen z Biblii, to byśmy się zdziwili, jak Jezus jest inny od tego, jak sobie go wyobrażamy. Że po prostu Jezus jest out of the boxes. Wszystkich out of the boxes, czy out of the box? Out of the box. Out of the box. Kompletnie. I to takie moje pragnienie jest jeszcze, bo myślę, że twoje też pewnie, ale mówię o sobie, żeby właśnie kompletnie tak widzieć Jezusa, który jest, żeby go zobaczyć bez jakichś swoich naleciałości, prawda? Że jaki on jest naprawdę. A jak się czyta Biblię, to... Nadal, cały czas te właśnie... Mimo, łuski popadały. Bo tu możemy mówić wiele i że znamy Jezusa, ale jak często go nie znamy tak naprawdę. I że to są nasze wyobrażenia na jego temat. I to jest moja taka prywatna po prostu modlitwa. Po prostu mówię do Jezusa, że Boże, chcę Cię widzieć, pokaż mi siebie naprawdę, jaki Ty jesteś. Nie chcę mieć swoich wyobrażeń w różnych sytuacjach życia, prawda? Bo są różne sytuacje.
No, kochający Jezus to jest na pewno, oraz właśnie to, że On pomagał ludziom, po prostu szedł i pomagał ludziom. Amen. A religijnych ludzi jasne, że konfrontował, ponieważ no, religia, wszli faryzeuszy. Sami się o to prosili. Chyba, ale też no po prostu. Sami się dlatego, o to prosili. Ale taki no, Jezus wojownik, to jest taki obraz, no, chciałabym go zostawić, taki obraz właśnie Jezusa wojownika. Ale też... Wiesz co, Madzia? No. Chcesz mi o coś zapytać jeszcze? Jakieś pytanie? No, ja cię niewiele musiałem pytać. A? Ile było spiny? 2 miesiące muszę się przygotowywać. To, wiesz co mówisz, to płynie. Znaczy, no, i wiesz co ale sobie myślę? No. Wiesz co sobie myślę? Słucham. Że tu skończymy, okay. Bo jest mnóstwo pytań, które mógłbym ci zadać, tak żeby inni się dowiedzieli. Wspomniałaś tutaj o rzeczy, o której ja w ogóle nie wspomniałem, na przykład o sierocińcach, o twoich misjach, o twojej obecności w Nepalu, o tym, po co pojechałaś do Brazylii, o pracy z sierotami, o tym, jak, no właśnie, chociażby o tym, jak dzisiaj wygląda twoje rozumienie pasji, z przekładania pasji na zarabianie, tak żeby to wszystko było na chwałę Bożą, prowadzenia biznesu przez kobietę, przez mamę, jako chrześcijankę, jaką rolę w tym wszystkim gra Duch Święty, Pan Jezus, Bóg Ojciec. Tych tematów jest sporo i to nie są tematy na jedną rozmowę. To niech widzowie potem ocenią i opowiedzą się, czy chcą zapewne więcej. Ocenią. Zresztą wtedy my zdecydujemy też. Zapewne ocenią, zapewne zapytają, co to za koszulkę z moim, z moim, to jest moją ilustracją. Z jednym z swoich obrazów. Więc mam tylko nadzieję, że nie będziecie musiał do następnej rozmowy zachęcać 2 miesiące. Namawiać znowu 2 miesiące. Albo... 3 namawiałeś mnie, 4 chyba na pół roku chyba to było, albo, nie pamiętam. Albo pół roku, ale no. jeszcze się spotkamy. Dobrze, ja już to raz... Powiedział mąż żonie, jeszcze się spotkamy. Na obiedzie dzisiaj w domu, albo na śniadanie, bo jemy ten raz. No tak, ale żeby tak porozmawiać, żeby też inny... Może o diecie kategorycznej też powiemy kiedyś. O masz! O jedzeniu już. Nie, to jest tajemny plan, tu rozmawiamy. O w ogóle możemy porozmawiać. Jak to się stało, że Bóg mnie namówił na taką tak, dietę? Tak, ponieważ i zakończymy to. Ale to nie znaczy, bo Bóg może kogoś namówić na inną dietę. Uspokój się. Ale ja podziwiam, że tak, że podjęłeś tę dietę. To też powiem to publicznie, że to jest, że ja podziwiam cię. Że podjęłeś, mimo że uwielbiałeś chleb i makaron. I makaron uwielbiałeś? Nie. Chleb i paluszki. Chleb i paluszki. Paluszki z lajkonika. Tak, to były moje słodycze. Paluszki z lajkonika słone. Dokładnie. że 40 kilo schudłeś. I to spontanicznie to mówię, ale tak. No ja wyjaśnię, że gotowałam i dbałam o kuchnię, ale że podjęłeś tę decyzję po prostu, że to wow. Jeszcze mam trochę drogi przed sobą. Jeszcze, masz, ale że to jest kilogramów. Jednak, przyznam, że takie no, godne podziwu, że ci się chciało. I że ćwiczyć i ćwiczyłeś ze mną się w półtora roku. Ja już chciałem skończyć tę rozmowę i chciałem, żebyś na koniec może chciałaś może byś chciała powiedzieć coś budującego i powiedziałaś na mój temat. No ale tak, ćwiczyłeś i nigdy nie ćwiczyłeś też przecież. I ćwiczyliśmy półtorej roku, zawsze wieczorami po 22 rozkładaliśmy maty i ciężary, no i szło. Także wiesz, no i tu właśnie to są, ale tutaj jest potrzebna też po prostu no Boża taka energia, nie energia, no siła od Boga, że się chce żyć i tak dalej. Nie? I ćwiczyć nawet o 22. Popatrzymy się na ludzi? Hej! Kochani, pozdrawiamy. Kochani, te spotkania się nie kończą. Może ten sezon spotkań się kończy, ale już niedługo wrócimy. Będziemy rozmawiać o świadectwach braci i sióstr, ale też o konkretnych tematach. Coraz bardziej w ramach tych naszych rozmów będziemy wchodzić w szczegółowe zagadnienia, które mogą nas wszystkich jako ciało Chrystusa interesować. Tymczasem mówimy wam do... Zobaczenia. Zobaczenia. Tak. A my jedziemy do Feliksa. Pa, pa. No, że wiesz, początek wywiadu. Oprzyj się. No i co? I uspokój swoją duszę. Siedź spokojnie. Dawaj. Nie. No dawaj, bijesz mi czasem w ramionce. Masz w ogóle ty jakiś kurze. Bijesz mi w rękę czasem. Ważne, żeby tego na kamerze tego nie było widać. To jest studio. Nagrałeś? A ty byś wolała, żebym cię kochał, czy byś cię lubił? No,
kochał chyba. No właśnie, no to po co cię mam lubić? Lubić też się trzeba. Właśnie jest ważniejsze, że kogoś lubisz. No nie, bo im bardziej kogoś lubisz, tym mniej go musisz kochać. Czyli ty mnie kochasz, bo mnie nie lubisz? Musisz mnie kochać. Tak ma ze sobą. Też nagrałeś to wszystko? To będzie... To będzie może... Una. Jesteś najlepszym mężczyzną na świecie, mówiłam ci. Mówiłaś. Pisałam ci. Jeszcze publicznie to tutaj. Pisałaś mi, aż to pokazałem tym kobietom. Tak? Tak. No. O, no bo takie... pokazałem, co mi potem przysłałaś. Przysłałam ci...